Tradycyjne podziały ze względu na rasę, orientację seksualną lub religię tracą na znaczeniu. Dopiero potem nauczyłem się, kim jestem, z czym sobie radzę, a z czym nie. To karuzela. Każdej chwili możemy z niej zejść. Mamy wybór. Nie wymaga wysiłku, pracy, oszczędzania. Wtedy pojąłem, że źle zrozumiałem zasady gry. Wielokrotnie mówiliśmy o konieczności radykalnej rewolucji w sposobie myślenia ludzi. Obecny kryzys to skutek kryzysu świadomości. Jego rezultatem jest brak akceptacji dla dotychczasowych norm, wzorców i prastarych tradycji. Współczesny świat, choć pełen cierpienia, konfliktów, brutalności i agresji, ewoluuje. Człowiek za to się nie zmienia. Pozostaje brutalny, gwałtowny, agresywny, zachłanny i kocha rywalizację. I właśnie w oparciu o te cechy zbudował społeczeństwo. Zeitgeist. Pieniądz rządzi światem. Trudno nazwać zdrowiem umiejętność dostosowania się do chorego społeczeństwa. Jiddu Krishnamurti. Współczesne społeczeństwo opiera się na zinstytucjonalizowanych podziałach politycznych, prawnych i religijnych, na klasach społecznych, wartościach rodzinnych i specjalizacji zawodowej. Te tradycyjne struktury mają przemożny wpływ na to, jak rozumiemy i postrzegamy. Spośród wszystkich instytucji, które kierują naszym postępowaniem oraz je warunkują, żadna nie uchodzi za równie oczywistą jak system monetarny, choć jest zupełnie nielogiczny. Stał się swoistą religią i mało kto odważa się go kwestionować. Ludzie nie znają sposobów kreacji pieniądza, nie dostrzegają politycznych mechanizmów tego procesu, ani wpływu, jaki wywiera na społeczeństwo.
W świecie, w którym 1% populacji posiada 40% zasobów ziemi. Codziennie z głodu i chorób umiera 34 tysiące dzieci, a połowa mieszkańców globu żyje za mniej niż $2 dziennie. Jedno wydaje się pewne. Coś tu jest nie tak. Pieniądze stanowią fundament wszelkich instytucji i samego społeczeństwa. Bez zrozumienia zasad rządzących systemem monetarnym nie pojmiemy, dlaczego świat wygląda tak, a nie inaczej. Niestety większość z nas uważa ekonomię za nudną i niezrozumiałą. Fachowy żargon i skomplikowane wyliczenia zniechęcają do zgłębiania tej dyscypliny. Ta skomplikowana otoczka to jedynie kamuflaż. Służy ukryciu struktur najbardziej paraliżujących społeczeństwo. Część pierwsza. Nikt nie jest bardziej zniewolony niż ci, którzy fałszywie wierzą, iż są wolni. Kilka lat temu amerykański bank centralny wydał dokument zatytułowany Współczesne mechanizmy monetarne. Opisano tu praktykę kreacji pieniądza stosowaną przez Fundusz Rezerw Federalnych i banki komercyjne. Cele dokumentu określono na pierwszej stronie. Ma opisać podstawy kreacji pieniądza w systemie rezerw częściowych. W dalszej części autorzy opisują ów system, posługując się terminologią bankową. Przekaz przełożony na zrozumiały język brzmi tak. Amerykański rząd potrzebuje pieniędzy. Prosi więc system rezerwy federalnej o $10 miliardów. Fed zgadza się kupić obligacje państwowe o tej wartości. Rząd bierze papier, umieszcza na nim różne oficjalne znaki, a gotowy wydruk nazywa obligacjami skarbowymi. Potem nadaje im wartość $10 miliardów i przekazuje Fed. Pracownicy systemu również zadrukowują tony papierów. Noszą one nazwę biletów płatniczych i także mają wartość $10 miliardów. Następnie Fed wymienia banknoty na obligacje. Po zakończeniu transakcji rząd deponuje pieniądze na rachunkach bankowych. Banknoty stają się oficjalnym środkiem płatniczym, a na rynku przybywa pieniędzy. To wszystko. Tak kreuje się $10 miliardów. Oczywiście to tylko przykład. W rzeczywistości transakcja odbywa się elektronicznie, bez użycia papieru. Zaledwie 3% amerykańskich pieniędzy istnieje w gotówce. Pozostałe 97% ma postać cyfrową. Obligacje są z definicji papierami dłużnymi. Fed je kupuje za wykreowane pieniądze, rząd natomiast obiecuje wykupić papiery za środki z systemu. Innymi słowy, nowe pieniądze powstały z zadłużenia. Paradoks nadawania pieniądzom wartości na podstawie długu stanie się za chwilę bardziej zrozumiały. W wyniku transakcji na rachunki w bankach komercyjnych trafiło $10 miliardów. W ramach Funduszu Rezerw Częściowych pieniądze te, podobnie jak inne depozyty, stają się częścią rezerw banków. We współczesnych mechanizmach monetarnych czytamy: bank utrzymuje wymagane prawem rezerwy równe określonej wartości procentowej wszystkich depozytów. I dalej. Według obowiązujących przepisów w większości przypadków rezerwa ta wynosi 10%. A zatem 1/10 z owych 10 miliardów, czyli miliard, jest przechowywana w charakterze rezerwy. Pozostałe 9 miliardów to nadwyżka rezerwy obowiązkowej i może być wykorzystywana do udzielania nowych kredytów. Rozsądek podpowiada, że pochodzą one z depozytów w wysokości 10 miliardów.
Tak jednak nie jest. Bank kreuje dodatkowe 9 miliardów, zwiększając podaż pieniądza. We współczesnych mechanizmach monetarnych czytamy: banki nie finansują kredytów za pieniądze, które otrzymują w depozyt. Gdyby tak postępowały, nie doszłoby do kreacji pieniądza. Udzielając kredytu, przyjmują weksel własny od pożyczkobiorcy, a w zamian dają kredyt, wpłacając pieniądze na konto pożyczkobiorcy. Innymi słowy, bank może wykreować 9 miliardów z niczego. Wystarczy zapotrzebowanie na kredyt i zgodny z wymogami prawa depozyt. Załóżmy, że ktoś pożycza z banku 9 miliardów. Najpewniej zostaną one przelane na konto w innym banku. Proces się powtarza. Nowy depozyt staje się częścią rezerwy drugiego banku, a 10% jego wartości zostaje rezerwą obowiązkową. To, co zostało, 8,1 miliarda nowo wykreowanych pieniędzy, zostaje przeznaczone na kredyty. Środki te podlegają redystrybucji w wysokości 7,4 miliarda, 6,5 miliarda, 5,9 miliarda itd. Cykl kreacji pieniądza można powtarzać w nieskończoność. Arytmetyka wskazuje, że z 10 miliardów da się wykreować nawet 90. Z każdego wprowadzonego do systemu bankowego depozytu można wykreować dziewięciokrotność jego wartości. Potrzebujecie pieniędzy? Poproście bank centralny o pożyczkę. Pieniądze są dostępne w postaci dogodnych kredytów indywidualnych. Skoro wiemy, na czym polega kreacja pieniądza w systemie rezerw częściowych, nasuwa się pytanie, co nadaje wartość tym pieniądzom? Pieniądze już znajdujące się na rynku. Nowe środki obniżają ich podaż. Ilość pieniędzy w obiegu wzrasta, bez związku z popytem na dobra i usługi. Zachwianie równowagi między popytem a podażą powoduje wzrost cen i spadek siły nabywczej dolara. Proces ten nazywa się inflacją. Inflacja to w istocie ukryty podatek. Co się robi w takiej sytuacji? Wywołuje inflację. Nie dewaluuje pieniądza, tylko oszukuje ludzi, obniżając stopy procentowe. Prawdziwe oszustwo polega na rozmyciu wartości pieniądza. Kreujemy go, nie opierając się na oszczędnościach, i jeszcze nazywamy kapitałem. Jakim więc cudem chcemy rozwiązać problem inflacji? Powodując wzrost podaży pieniądza poprzez nakręcanie inflacji? To niemożliwe. Kreacja pieniądza w systemie rezerw częściowych nieodłącznie prowadzi do inflacji. Zwiększenie ilości pieniędzy na rynku przy niezmienionym popycie prowadzi do spadku ich wartości. Tezę tę potwierdza porównanie wartości dolara i jego podaży. Zależność jest oczywista. 1 dolar z 1913 roku miał w roku 2007 wartość 21 dolarów i 60 centów. Oznacza to 96% dewaluację od czasu powołania systemu rezerwy federalnej. Jeśli uważacie model ciągłej inflacji za absurdalny i ekonomicznie nie do obrony, jesteście na dobrej drodze. Absurd to nieodzowny element funkcjonowania systemu finansowego. Bo w naszym systemie pieniądz to dług, a dług to pieniądz. Oto wykres podaży pieniądza w latach 1950-2006 oraz wysokości długu publicznego za ten sam okres. W obu przypadkach trendy są dokładnie takie same. Gdy rośnie ilość pieniądza, wzrasta też zadłużenie. Innymi słowy, każdy wasz dolar jest czyimś długiem wobec kogoś innego. Pamiętajcie, kredyt to jedyny sposób kreacji pieniądza.
Gdyby spłacić wszystkie amerykańskie długi, łącznie z zadłużeniem rządu, w obiegu nie pozostałby ani jeden dolar. Gdyby nie zadłużenie, w naszym systemie finansowym nie byłoby żadnych pieniędzy. Mariner Eccles, przewodniczący Rady Gubernatorów Fed. Ostatni raz amerykański dług publiczny został całkowicie spłacony w 1835, po tym jak prezydent Andrew Jackson zlikwidował bank centralny, poprzednika Fed. Jackson doszedł do władzy, głosząc konieczność rozwiązania banku centralnego. Argumentował, działania banku dążące do podporządkowania sobie rządu są tylko zapowiedzią tego, co czeka Amerykanów, jeśli pozwolą się dalej zwodzić tej instytucji i stojącej za nią grupie interesu. Niestety, szybko o tym zapomniano. W 1913 doprowadzono do powstania systemu rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych. Póki on istnieje, zadłużenie nie zniknie. Wiemy już, że pieniądz jest kreowany jako dług poprzez kredyty. Ich dostępność zależy od rezerw bankowych, czyli od wysokości depozytów. Każdy depozyt może przynieść dziewięciokrotność swojej wartości. Wiąże się to jednak ze wzrostem inflacji. Ponieważ pieniądze są kreowane na podstawie długu i dystrybuowane w przypadkowy sposób w ramach wymiany handlowej, ludzie nie zdają sobie sprawy z zadłużenia. W rezultacie dochodzi do zachwiania równowagi. Ludzie szukają pracy, by zarobić na utrzymanie. Cała ta zależność wydaje się chora, ale pominęliśmy w niej jeden element. Narzędzie ujawniające naturę systemu. Odsetki. Kiedy rząd lub obywatel pożycza pieniądze z banku, niemal zawsze musi je oddać ze sporym procentem. Każdy dolar zostaje spłacony z odsetkami. Ale skoro wszystkie pieniądze pochodzą z banku centralnego, a banki komercyjne tylko je pomnażają, udzielając pożyczek i zwiększając podaż pieniądza, to gdzie są środki na pokrycie odsetek? Nigdzie. One nie istnieją. Konsekwencje tego stanu rzeczy są przytłaczające. Wysokość naszych zobowiązań wobec banków zawsze będzie przewyższała ilość pieniędzy w obiegu. Dlatego inflacja się utrzymuje. Nowe pieniądze służą pokrywaniu deficytu stanowiącego część systemu. A deficyt wywołuje konieczność spłacania odsetek. To przekłada się na zaległości w spłacaniu rat oraz bankructwa. Najwięcej tracą najbiedniejsi. Przypomina to zabawę w krzesła. Kiedy muzyka cichnie, jedna osoba zostaje na lodzie. I o to właśnie chodzi. System przepompowuje realny majątek do banków. Jeśli nie spłacasz hipoteki, odbierają ci dom. Jest to irytujące nie tylko ze względu na nieuchronność takich sytuacji, ale też dlatego, że gdy pożyczamy pieniądze od banku, nie ma ich jeszcze w obiegu. W 1969 roku w Minnesocie Jerome Daly podważył w sądzie prawo banku do zajęcia domu z powodu niespłacania rat kredytowych. Argumentował, że umowa między nim a bankiem wymagała, by obie strony zapewniły jej pokrycie majątkowe. To tak zwane świadczenie wzajemne. Daly twierdził, że w chwili zawarcia umowy bank nie miał pieniędzy. Wykreował je dopiero po jej podpisaniu przez strony. Pamiętacie, co pisano we współczesnych mechanizmach monetarnych? Klient zaciągający pożyczkę wystawia weksel w zamian za pieniądze. Transakcja nie uszczupla rezerwy banku, za to depozyt kredytowy dolicza się do sumy depozytów już obecnych w systemie.
Zatem pieniądze nie pochodzą z istniejących aktywów. Bank je tworzy, nie dając nic od siebie, oprócz teoretycznej odpowiedzialności zadeklarowanej na piśmie. Przed sądem zeznawał także prezes banku. Sędzia zapisał, że przyznał on, iż jego bank razem z Fed kreował pieniądze na kredyt poprzez zabiegi księgowe. Stworzył je po podpisaniu umowy. Prezes potwierdził również, że regulacje prawne nie dają bankom takich prerogatyw. Kreacja pieniądza musi się opierać na świadczeniu zgodnym z prawem. Przysięgli orzekli, że nie doszło do wzajemnego świadczenia usług, a sędzia skonkludował, iż tylko Bóg może stworzyć coś z niczego. Sąd odrzucił wniosek banku o zajęcie nieruchomości. Daly zachował dom. Wyrok ten ma duże znaczenie. Ilekroć zaciągacie w banku kredyt, czy to hipoteczny, czy konsumpcyjny, pieniądze są kreowane nielegalnie, a świadczenie wzajemne sprzeczne z prawem. Unieważnia to umowę i znosi obowiązek spłaty długu, bo bank nie posiadał pieniędzy, które wam pożyczył. Niestety, fakt ten jest powszechnie ignorowany. Kreacja pieniądza i wzrost zadłużania trwają w najlepsze. Pytanie, dlaczego? Podczas wojny secesyjnej prezydent Lincoln nie zaciągnął wysoko oprocentowanych kredytów i postąpił zgodnie z ideą ojców założycieli. Stworzył niezależną i niezadłużoną walutę, zielonego dolara. Brytyjscy i amerykańscy bankierzy komentowali tę decyzję następująco. Niewolnictwo zapewnia własność pracy, ale nakłada też odpowiedzialność za robotników. W modelu europejskim rządzi kapitał, który umożliwia regulację stawek. Najlepszą jej metodą jest kontrolowanie podaży pieniądza. Jeśli nowy dolar trafi do obiegu, będzie to niemożliwe. System rezerw częściowych stworzony przez Fed funkcjonuje w większości systemów bankowych świata i stanowi współczesną formę niewolnictwa. Pieniądze powstają z zadłużenia. A co robią ludzie, gdy popadają w długi? Szukają pracy, żeby je spłacić. Ale jeżeli pieniądz kreuje się poprzez kolejne pożyczki, jak społeczeństwo może wyjść z zadłużenia? Nie może. I o to chodzi. To strach przed utratą środków do życia, rosnące zadłużenie i inflacja oraz niedostatek podaży wywołany niemożliwymi do spłacenia odsetkami utrzymują niewolnictwo pracy. Dlatego pędzimy niczym chomik w kołowrotku i tuczymy potężne imperia. A owoce naszej pracy zgarnia niewielka grupka na szczycie piramidy. Bo tak naprawdę, dla kogo pracujemy? Dla banków. Pieniądze są kreowane w bankach i tam też kończą obieg. To banki oraz finansowane przez nie korporacje i rządy stały się naszymi panami. Fizyczne niewolnictwo wymaga zapewnienia niewolnikom dachu nad głową i pożywienia. Ekonomiczne oznacza, że ludzie muszą sami się wyżywić i znaleźć dom. To jedno z najbardziej pomysłowych oszustw w dziejach. Jego istotą jest cicha wojna ze społeczeństwem. Zadłużenie i odsetki to broń służąca zniewalaniu społeczeństw. Większość obywateli nie zdaje sobie z tego sprawy, a banki do spółki z korporacjami i rządami doskonalą taktykę wojny ekonomicznej. Wznoszą nowe bastiony, takie jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oraz szkolą nowy typ żołnierza. Ekonomistę od brudnej roboty. Część druga. Naród można podbić i zniewolić na dwa sposoby. Mieczem lub zadłużeniem.
My, ekonomiści od brudnej roboty, przyczyniliśmy się do powstania pierwszych globalnych imperiów. Pracujemy na wiele sposobów. Wskazujemy państwa posiadające zasoby, na których zależy naszym korporacjom, i załatwiamy im ogromne pożyczki z Banku Światowego lub innej organizacji. Pieniądze zamiast do kraju trafiają do korporacji, a one budują infrastrukturę, elektrownie, fabryki, porty. Wzbogaci się na tym garstka wybrańców i owe korporacje. Mieszkańcy kraju zyskają niewiele, państwo zaś zostanie z ogromnym długiem. Zbyt dużym, by go spłacić, i o to chodzi. Odwiedzamy taki kraj i mówimy: jesteście nam winni pieniądze. Skoro nie możecie ich oddać, sprzedajcie ropę naszym firmom za bezcen, pozwólcie zbudować u siebie bazy wojskowe, wyślijcie nam z pomocą armię, na przykład do Iraku, lub zagłosujcie po naszej myśli na sesji ONZ. Sprywatyzujcie sektor energetyczny i sprzedajcie go amerykańskim lub wielonarodowym korporacjom. Tak działa Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wpędzają kraj w długi, których nie może spłacić, a potem oferują refinansowanie zadłużenia przy znacznie wyższym oprocentowaniu. Warunkowość i dobre rządzenie oznaczają wyprzedaż zagranicznym korporacjom zasobów naturalnych, firm użyteczności publicznej, szkolnictwa, systemu penitencjarnego i ubezpieczeniowego. To gigantyczny przekręt. Iran. 1953. Ekonomiści od brudnej roboty pojawili się na początku lat 50., gdy premierem Iranu został Mohammad Mossadegh, nadzieja demokracji nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i na całym świecie. Domagał się, by zagraniczne koncerny płaciły Iranowi więcej za irańską ropę. Uważał, że jego kraj miał prawo zarabiać na swoich zasobach. Dziwna postawa. Nie spodobała się. Baliśmy się jednak interweniować militarnie. Wysłaliśmy więc agenta CIA. Był to Kermit Roosevelt, kuzyn prezydenta. Daliśmy mu kilka milionów dolarów. Kermit okazał się bardzo skuteczny. Doprowadził do obalenia Mossadegha i sprowadził do Iranu życzliwego koncernom paliwowym Szacha, który przejął władzę. Rewolucja w Iranie. Zamieszki w Teheranie. Oficerowie krzyczą, że Mossadegh się poddał, a jego dyktatura dobiegła końca. Ludzie wyszli na ulicę z portretami Szacha. Iran wita Szacha. W Ameryce ludzie z zachwytem stwierdzili, jakie to proste i tanie. Znaleźliśmy nowy sposób na manipulowanie państwami i budowę własnego imperium. Ale Roosevelt był etatowym pracownikiem CIA. Gdyby go złapano, mielibyśmy kłopoty. Postanowiono więc wykorzystywać konsultantów, pracowników prywatnych korporacji, a pieniądze przekazywać za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Gdyby nas złapano, wszystko rozeszłoby się po kościach. Gwatemala 1954. Kiedy Arbenz został prezydentem Gwatemali, karty rozdawała tam United Fruit Company i inne korporacje. Arbenz obiecał obywatelom zwrot ziemi. Po objęciu władzy zaczął realizować te obietnice. United Fruit się to nie spodobało. Koncern wynajął agencję PR i rozpoczął kampanię wizerunkową w Stanach, mającą przekonać Amerykanów, kongres, rząd i media, że Arbenz jest sowiecką marionetką i że jeśli pozostanie przy władzy, Sowieci zyskają przyczółek na zachodniej półkuli. Wtedy podobna wizja budziła paniczny strach.
Rezultatem kampanii stała się wspólna operacja CIA i armii, mająca na celu obalenie prezydenta. Wysłaliśmy samoloty, wojsko i szakali. Wszystko, czym dysponowaliśmy. I usunęliśmy Arbenza. Jego następca przywrócił wcześniejszy stan posiadania międzynarodowych korporacji, w tym United Fruit. Ekwador 1981. Przez wiele lat Ekwadorem rządzili przychylni Ameryce brutalni dyktatorzy. Potem przeprowadzono demokratyczne wybory. Jednym z kandydatów na prezydenta był Jaime Roldos. Uważał, że zasoby naturalne Ekwadoru powinny służyć przede wszystkim obywatelom kraju. Wygrał wybory spektakularną większością głosów i zaczął realizować swój program. Dążył do zatrzymania w kraju zysków z wydobycia ropy. Nie wzbudził tym entuzjazmu w Stanach. Wysłano mnie, żebym zmiękczył Roldosa, skorumpował go, ostrzegł i przemówił do rozumu. Powiedziałem, graj z nami, a ty i twoi bliscy będziecie bogaci. Realizując program wyborczy, stracisz władzę. Nie posłuchał. Wkrótce zginął w zamachu. Miejsce katastrofy samolotu zamknięto. Wpuszczano jedynie personel pobliskiej amerykańskiej bazy wojskowej i ekwadorską armię. Krótko po rozpoczęciu śledztwa w wypadkach samochodowych zginęli dwaj kluczowi świadkowie, jeszcze zanim złożyli zeznania. Zamachowi towarzyszyło wiele dziwnych wydarzeń. Podobnie jak większość obserwatorów, nie mam wątpliwości, że to był zamach. Spodziewałem się, że prezydentowi coś się przytrafi. Byłem pewny, że zostanie usunięty, bo nie dał się przekupić i odmawiał nawiązania z nami współpracy. Panama 1981. Bardzo lubiłem Omara Torrijosa, prezydenta Panamy, naprawdę. Miał charyzmę, chciał coś zmienić. Kiedy spróbowałem go przekupić, odpowiedział, posłuchaj John, nazywał mnie Juanito. A więc powiedział, nie potrzebuję pieniędzy, chcę, żeby mój kraj traktowano uczciwie. Niech Ameryka zapłaci za wszystkie szkody, jakie nam wyrządziła. Pragnę pomóc pozostałym państwom Ameryki Łacińskiej uwolnić się od waszej dominacji. Wykorzystujecie nas. Kanał Panamski musi znaleźć się w rękach mojego narodu. Nie próbuj więcej mnie przekupić. Był rok 81, kilka miesięcy wcześniej zginął Roldos. Omar doskonale o tym pamiętał. Oznajmił swoim bliskim. Zapewne mnie zamordują, ale dotrzymałem słowa. Kanał znów jest w naszych rękach. Było to tuż po zakończeniu negocjacji z Jimmym Carterem. Wkrótce potem zginął w katastrofie lotniczej spowodowanej przez agentów CIA. Śledztwo wykazało, że gdy Torrijos wchodził na pokład samolotu, jeden z ochroniarzy wręczył mu dyktafon z bombą. Wenezuela 2002. Ten system funkcjonował przez lata, zmieniały się jedynie metody działania. Aż do czasów Wenezueli. W 98 prezydentem kraju został Hugo Chavez. Jego skorumpowani poprzednicy doszczętnie zniszczyli gospodarkę. Chavez postawił się Stanom Zjednoczonym. Żądał, by wenezuelska ropa służyła polepszeniu życia Wenezuelczyków. W Ameryce się to nie spodobało. Kiedy w 2002 w Wenezueli doszło do przewrotu, było dla mnie jasne, że inspirowała go CIA.
Przebieg wydarzeń przypominał działania Kermita Roosevelta w Iranie. Opłaceni przez nas ludzie wyszli na ulicę. Demonstrowali, wszczynali zamieszki i twierdzili, że Chavez jest niepopularny. Pokazanie kilku tysięcy takich osób w telewizji może sprawić, że cały kraj stanie w ogniu. Ale tym razem się nie udało. Chavez był zbyt przebiegły, a naród stanął za nim murem. To wydarzenie bez precedensu w dziejach Ameryki Łacińskiej. Irak 2003. Doskonałym przykładem funkcjonowania systemu jest Irak. Ekonomiści od brudnej roboty pierwsi ruszają do boju. Próbujemy skorumpować władzę, skłonić do zaciągnięcia pożyczek, które potem wykorzystujemy przeciwko nim. Jeśli się nie uda, tak jak mnie w Panamie i Ekwadorze, do akcji wkracza drugi rzut. Szakale. Obalają przywódców lub ich eliminują. Nowy rząd już nie dyskutuje, tylko słucha poleceń, bo wie, co będzie, jeśli się postawi. W Iraku obie strategie zawiodły. Nie udało się przekonać Saddama do zawarcia układu przypominającego zasady przyjęte przez Saudów w Arabii Saudyjskiej. Wysłaliśmy więc szakali, ale ochrona Saddama była zbyt dobra. Dyktator pracował kiedyś dla CIA, miał usunąć ówczesnego prezydenta Iraku. Zamach się nie udał. Hussein zaś wyciągnął wnioski. W 1991 przeprowadziliśmy inwazję na Irak. Uznaliśmy, że Saddam zrozumie aluzję. Mogliśmy go obalić, ale nie mieliśmy na to ochoty. Lubimy takich jak on. Miał dalej rządzić, trzymać Kurdów za gardło, blokować irańskie zapędy terytorialne, a nam sprzedawać ropę. Gdyby w latach 90. posłuchał naszych wysłanników, do dziś rządziłby Irakiem, a my sprzedawalibyśmy mu myśliwce i wszystko, czego by zapragnął. Ponieważ zamach był niemożliwy, znów wysłaliśmy wojsko, by dokończyło robotę i obaliło dyktatora. Przy okazji zagwarantowaliśmy sobie lukratywne kontrakty na odbudowę kraju, w którym zniszczyliśmy dosłownie wszystko. Świetny układ dla kogoś, kto posiada duże firmy budowlane. W Iraku można wyróżnić trzy etapy. Gdy ekonomiści od brudnej roboty i szakale zawiedli, do akcji wkroczyła armia. Działając subtelnie i zakulisowo, zbudowaliśmy imperium. Dawniej kreowano je w oparciu o armię. Tak postępowali Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, Rzymianie i Grecy. Zawsze udało się jakoś usprawiedliwić wojnę. Krzewieniem religii, rozwojem cywilizacji. Wszyscy jednak wiedzieli, o co chodzi. My nie wiemy. Większość Amerykanów nie zdaje sobie sprawy z tego, że czerpie korzyści z istnienia imperium, a współczesny świat jest zniewolony jak nigdy dotąd. Zapytacie, skoro stanowimy imperium, to kto jest cesarzem? Oczywiście nie prezydenci Stanów Zjednoczonych. Cesarzy się nie wybiera, nie panują przez określoną kadencję i przed nikim nie odpowiadają. Naszych prezydentów to nie dotyczy. Ale mamy twór, który można uznać za odpowiednik cesarza. Nazywam go korporatokracją. Termin ten dotyczy grupy osób kierujących największymi korporacjami. To one są cesarzami. Kontrolują media poprzez wykup pakietów kontrolnych lub rynek reklamy. Podporządkowują sobie polityków, sponsorując ich kampanie wyborcze. Nie są wybierani, ich urząd nie jest kadencyjny, nikt ich nie rozlicza. Nie da się też określić, czy pracują dla prywatnych firm, czy dla rządu. I tak mamy człowieka będącego najpierw prezesem wielkiej firmy budowlanej, takiej jak Halliburton, a potem wiceprezydentem USA. Albo prezydenta, który wcześniej pracował w branży naftowej. Prawidłowość ta dotyczy zarówno republikanów, jak i demokratów.
Nasz prawdziwy rząd pozostaje niewidoczny, a decyzje polityczne zapadają w korporacjach. To tam rozstrzyga się o sposobach działania i priorytetach, a potem ową strategię przedstawia się rządowi. To zażyła więź. Nie głoszę teorii spiskowej, ci ludzie nie muszą knuć. Łączy ich jednakowe nastawienie. Dążą do maksymalizacji zysków bez względu na koszty dla społeczeństwa i środowiska. Korporatokracja manipuluje światem poprzez wpędzanie w długi, korupcję i przewroty polityczne. Zjawisko to nazywa się globalizacją. Fed podtrzymuje zniewolenie amerykańskiego społeczeństwa, zadłużając je i windując inflację oraz stopy procentowe. Na skalę globalną tę samą rolę odgrywa Bank Światowy. Sposób jest prosty. Doprowadzić do zadłużenia się państwa z powodu lekkomyślności jego władz, albo je skorumpować, a potem narzucić im warunkowość lub program stabilizacyjny, często polegające na dewaluacji waluty. Ze spadkiem wartości pieniądza maleje wartość wszystkiego, za co nim płacimy. Zagraniczne firmy i państwa wykupują wtedy za bezcen ogromne majątki. Następują cięcia wydatków na programy społeczne, głównie w obszarze szkolnictwa i opieki zdrowotnej. Zmniejsza to dobrobyt i integralność społeczeństwa oraz czyni je bardziej podatnym na nadużycia. Dochodzi do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Ważne i duże firmy przejmuje zagraniczny kapitał, zainteresowany tylko zyskiem. W 1999 roku Bank Światowy wymusił na władzach boliwijskich sprzedaż wodociągów w trzecim co do wielkości mieście w kraju. Kupiła je amerykańska korporacja Bechtel. Wkrótce potem rachunki za wodę poszybowały do góry. Umowę z Bechtelem unieważniono dopiero, gdy wybuchły zamieszki. Kolejnym sposobem jest liberalizacja handlu, czyli zniesienie wszelkich restrykcji w handlu zagranicznym. Umożliwia to korporacjom sprzedaż własnych, tańszych wyrobów, co uderza w lokalnych producentów i niszczy miejscową gospodarkę. Tak było na Jamajce, gdzie po zaciągnięciu pożyczki w Banku Światowym zawaliło się rolnictwo, niezdolne rywalizować z zachodnimi importerami. Wielu farmerów zbankrutowało, nie mogąc konkurować z wielkimi firmami. Kolejny sposób to tworzenie fabryk, w których zmusza się ludzi do niewolniczej pracy, wykorzystując trudną sytuację ekonomiczną kraju. Ponadto deregulacja produkcji prowadzi do wyniszczenia środowiska i grabieży zasobów naturalnych. Największy dotąd pozew o wypłatę odszkodowania za zniszczenie środowiska naturalnego złożyło 30 tysięcy ekwadorskich Indian. Sprawcą było Texaco, należące do koncertu Chevron. Szacuje się, że doszło do 18 razy większego zanieczyszczenia środowiska niż po katastrofie tankowca Exxon Valdez na Alasce. Tyle, że w Ekwadorze koncerny paliwowe działały z premedytacją, oszczędzały na utylizacji odpadów. Bank Światowy ma pomagać państwom rozwijającym się i walczyć z ubóstwem, a powoduje wzrost biedy i rozwarstwienia materialnego, podczas gdy zyski korporacji rosną. W 60 roku stosunek dochodów 1/5 populacji najbogatszych państw do 1/5 populacji najbiedniejszych wynosił 30:1. W 98 już 74:1. W latach 70-85 PKB świata wzrósł o 40%, a odsetek najbiedniejszych o 17%. W latach 85-2000 liczba osób żyjących za mniej niż dolara dziennie wzrosła o 18%.
Nawet Komisja Gospodarcza Amerykańskiego Kongresu przyznała, że zaledwie 40% projektów Banku Światowego kończy się sukcesem. Pod koniec lat 60. Bank Światowy udzielił Ekwadorowi ogromnych pożyczek. W ciągu 30 lat liczba biednych rodzin wzrosła o 20%, bezrobocie o 55%, dług publiczny podskoczył z 240 milionów do 16 miliardów, a udział najbiedniejszych w zyskach spadł z 20% do 8%. W roku 2000 już połowa budżetu Ekwadoru szła na spłatę zadłużenia. Pamiętajmy, że Bank Światowy jest bankiem amerykańskim, wspierającym amerykańskie interesy. Stany Zjednoczone wpłacają do niego najwięcej i mogą wetować decyzje banku. Skąd bank ma pieniądze? Zgadliście, z powietrza, dzięki systemowi rezerw częściowych. Na 100 największych gospodarek świata liczonych według rocznego PKB, 51 stanowią korporacje. 47 z nich to firmy amerykańskie. Walmart, General Motors lub Exxon są potężniejsze gospodarczo niż Arabia Saudyjska, Polska, Norwegia, RPA, Finlandia, Indonezja. Za sprawą znoszenia barier handlowych, dewaluacji walut i manipulowania rynkami, gospodarki państw słabną, a imperium głoszące wyższość konkurencji i globalnego kapitalizmu rośnie w siłę. Ogląda pan telewizję i zachwyca się wyższością Ameryki oraz demokracji. Nie ma żadnej Ameryki ani demokracji. Są tylko IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide i Exxon. To dzisiejsze państwa. Jak pan myśli, o czym rozmawiają Rosjanie na zjazdach partii? Wyciągają swoje plany pięcioletnie, statystyki, teorie i obliczają stosunek kosztu inwestycji do zysków, tak jak my. Nie żyjemy już w świecie narodów i ideologii. Świat to stowarzyszenie korporacji, kształtowane przez niezmienne prawidła biznesu. Świat to biznes, panie Bill. Biorąc pod uwagę postępującą integrację świata, szczególnie pod względem globalizacji gospodarki i wolnorynkowego kapitalizmu, mamy do czynienia z imperium. Niewielu państwom udało się uniknąć programów stabilizacyjnych narzucanych przez Bank Światowy, MFW lub arbitraż Światowej Organizacji Handlu. To te instytucje decydują, na czym polega globalizacja gospodarki. Proces jest tak zaawansowany, że wkrótce zobaczymy integrację gospodarek narodowych w jeden globalny, wolny rynek. Władzę nad światem przejmuje wąska grupa potęg gospodarczych, kontrolujących potrzebne nam do życia zasoby oraz pieniądze, za które nabywamy te dobra. W rezultacie powstanie globalny monopol zbudowany nie na ludzkim życiu, lecz na sile pieniądza i potędze korporacji. Wraz z pogłębiającym się rozwarstwieniem i niesprawiedliwością rośnie też desperacja ludzi. Establishment potrzebował sposobu na rozprawienie się z każdym, kto zakwestionuje system. I tak wymyślono terrorystę. Mianem tym określa się każdą osobę lub grupę sprzeciwiającą się establishmentowi. Nie należy łączyć go z fikcyjną Al-Kaidą. To nazwa komputerowej bazy danych mujahedinów wspieranych przez Amerykę w latach 80. Nie ma żadnej islamskiej grupy terrorystycznej o nazwie Al-Kaida. Wie o tym każdy oficer wywiadu. Jest za to kampania propagandowa, która ma wmówić światu jej istnienie. Tę grupę stworzyły Stany Zjednoczone. W 2007 Departament Obrony otrzymał blisko 162 miliardy dolarów na walkę z terroryzmem. Według Narodowego Ośrodka Antyterrorystycznego w 2004 roku w zamachach terrorystycznych zginęło około 2000 osób, w tym 70 Amerykanów.
Nawet jeśli uznać, że to niepełne dane, i tak się okaże, iż rocznie na skutek uczulenia na orzeszki ziemne umiera dwa razy więcej osób. Główną przyczyną zgonów w Ameryce jest choroba wieńcowa, która zabija rocznie 450 tysięcy osób. W 2007 rząd przeznaczył na badania nad nią 3 miliardy dolarów. Wydał 54 razy więcej na zwalczanie terroryzmu niż na zapobieganie chorobom serca, choć co roku zabijają one 6600 razy więcej ludzi niż terroryści. Al-Kaidę wiąże się z każdą akcją wymierzoną w interesy Stanów Zjednoczonych. Jej legenda kwitnie. W połowie 2008 roku prokurator generalny zwrócił się do Kongresu o wypowiedzenie wojny tej urojonej siatce. W lipcu na amerykańskiej liście terrorystów znajdowało się już 1 000 000 osób. Te działania nie mają nic wspólnego z obroną społeczeństwa. Ich celem jest ochrona establishmentu przed rosnącą niechęcią do Ameryki zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej przyczyny to chciwość korporacji i imperialne zapędy państwa wykorzystującego świat. Prawdziwi terroryści nie spiskują nocą w dokach i nie krzyczą Allah Akbar przed zdetonowaniem bomby. Noszą drogie garnitury i piastują najwyższe stanowiska w świecie finansów, biznesu i polityki. Jak powstrzymać wszechwładny system oparty na chciwości i kłamstwie? Jak położyć kres działaniom grupy, która rozpętała wojny w Iraku i Afganistanie, by przejąć tamtejsze zasoby naturalne i produkcję opium? Przed rokiem 80. udział Afganistanu w światowej produkcji opium wynosił 0%. W 1986 roku mujahedini wspierani w wojnie z ZSRR przez USA i CIA odpowiadali już za 40% światowej produkcji heroiny. W 1988 roku odsetek wzrósł do 80%. Ale wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Władze przejęli talibowie i do roku 2000 zniszczyli wszystkie uprawy maku. Produkcja narkotyków spadła z ponad 3000 ton do 185, czyli o 94%. 9 września na biurko prezydenta Busha trafiły plany wojskowej inwazji na Afganistan. Dwa dni później znalazł się pretekst. Dziś kontrolowany przez USA Afganistan odpowiada za ponad 90% światowej produkcji heroiny. Niemal co roku odsetek ten wzrasta. Jak powstrzymać chciwy i skorumpowany system zmuszający mieszkańców biednych państw do niewolniczej pracy w fabrykach bogatych biznesmenów? Jak powstrzymać system fingujący zamachy terrorystyczne, by łatwiej manipulować społeczeństwem, tworzący oparte na wyzysku modele społeczne? W obronie swoich interesów, ograniczający swobody obywatelskie i gwałcący prawa człowieka. Co zrobić z tajnymi instytucjami, takimi jak Rada Stosunków Międzynarodowych, Komisja Trójstronna, Grupa Bilderberga, spiskującymi, by zapanować nad każdym aspektem naszego życia, politycznym, finansowym i społecznym? By odpowiedzieć na te pytania, musimy poznać przyczynę owych zjawisk. Egoistyczne, rządne władze i zysku grupy nie są źródłem problemu. Stanowią jego symptom. Część trzecia. Chciwość i konkurencyjność nie wynikają z ludzkiego temperamentu. Chciwość i strach przed niedostatkiem są rozbudzane i podsycane. W rezultacie musimy walczyć ze sobą o przetrwanie. My name is Jack Fresco. Nazywam się Jack Fresco.
Jestem projektantem i inżynierem społecznym. Prowadzę badania nad nowoczesnym modelem społeczeństwa, które zapewni ludzkości rozwój i przetrwanie. Prześladująca nas moralna i finansowa korupcja jest owocem systemu monetarnego. Prowadzi do destrukcyjnych zachowań, niszcząc dobrobyt ludzi. Ludzkie postępowanie zależy przede wszystkim od czynników środowiskowych. Ktoś od urodzenia wychowywany wśród Indian Seminoli, nie znający innego świata, wyznawałby ich system wartości. To samo dotyczy narodów, jednostek, rodzin. Indoktrynujemy nasze dzieci, budując ich poczucie przynależności religijnej i narodowościowej. Obecny model społeczeństwa nazywamy utrwalonym. Narzucamy wszystkim wyznawany przez nie światopogląd. Tymczasem społeczeństwa kształtują się samoistnie. Nie da się stworzyć ich siłą. Dlatego establishment zwalcza nowe idee. Rządy bronią stanu rzeczy, który utrzymuje je u władzy. Politycy wcale nie starają się zmienić rzeczywistości. Utrzymują status quo. Wszelkie zło i korupcja płyną ze społeczeństwa. Zaraz to wyjaśnię. Podtrzymując istniejące instytucje, sami pozwalamy się skorumpować. Nie chcę bronić ani atakować któregokolwiek systemu, ale socjalizm, komunizm, faszyzm, kapitalizm są w istocie takie same. Zepsute i skorumpowane. Wspólną i najważniejszą cechą wszystkich instytucji jest dążenie do przetrwania. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z korporacją, kościołem czy z rządem, ich głównym imperatywem jest przetrwanie. Koncern paliwowy nie chce, by wykorzystywano źródła energii pozostające poza jego kontrolą, bo powoduje to spadek znaczenia firmy. Koniec zimnej wojny i rozpad Związku Radzieckiego przyczyniły się do utrwalenia ekonomicznej i światowej hegemonii Stanów Zjednoczonych. Religie wzbudzają w ludziach poczucie winy z powodu ich naturalnych skłonności i wmawiają im, że wiara jest jedyną drogą do przebaczenia i zbawienia. Fundamentem obliczonej na przetrwanie machiny stał się system monetarny. To pieniądze zapewniają władzę i przetrwanie. Podobnie jak biedak, który kradnie, by przeżyć, instytucje nie cofną się przed niczym, byle tylko osiągać zyski. Dlatego tak trudno im się zmienić, bo każda zmiana zagraża nie tylko wielu ludziom, ale także konsumpcyjnemu stylowi życia, kojarzącemu się z zamożnością i władzą. A zatem dążenie do utrzymywania instytucji, bez względu na ich znaczenie dla społeczeństwa, wynika z pogoni za pieniędzmi. Przemysł. Ludzie myślą, co będę z tego miał. Jeśli ktoś zarabia, sprzedając jakiś produkt, oczywiste, że będzie zwalczał produkty konkurencyjne. Dlatego ludzie nie grają uczciwie i są nieufni. Pośrednik mówi, znalazłem dom, jakiego pan szuka, ale on jest sprzedawcą. Kiedy lekarz oświadcza, że trzeba usunąć mi nerkę, nie wiem, czy mówi tak, bo spłaca jacht, czy dlatego, że naprawdę jestem chory. W systemie monetarnym trudno zaufać ludziom. Jeśli bym mówił klientom przychodzącym do sklepu, że moje lampy są dobre, ale konkurencja ma lepsze, szybko bym splajtował. Postępując etycznie, poszedłbym z torbami. To nieprawda, że biznes troszczy się o ludzi. Jego na to nie stać. Ten system nie powstałby służyć człowiekowi. Gdyby pracodawcy dbali o ludzi, nie byłoby outsourcingu. Zatrudniają ludzi tylko dlatego, że nie wszystko da się zautomatyzować.
Nie mówcie więc o przyzwoitości i etyce. Nie stać nas na nie. Bez względu na to, czy w danym kraju panuje faszyzm, socjalizm, kapitalizm czy komunizm, liczy się zawsze to samo. Pieniądze, praca i konkurencja. Komunistyczne Chiny są tak samo kapitalistyczne jak Stany Zjednoczone. Oba kraje różni jedynie stopień ingerencji państwa w gospodarkę. To monetaryzm jako najważniejszy czynnik określa interesy wszystkich państw świata. Jego najbardziej agresywny przejaw stanowi system wolnorynkowy. Podstawowe założenie opisane przez pierwszych wolnorynkowych ekonomistów, takich jak Adam Smith, głosi, że troska o własny interes i konkurencja prowadzą do dobrobytu społeczeństwa, bo konkurencja mobilizuje i motywuje ludzi do walki o przetrwanie. Nie wspomnieli jednak o tym, że gospodarka oparta na konkurencji prowadzi do korupcji, konsolidacji bogactwa i władzy, podziałów społecznych, paraliżu technologicznego, wyzysku i przejęcia rządów przez stojącą w cieniu elitę bogaczy. Pojęcie korupcji często definiuje się jako moralną deprawację. Jeśli firma, chcąc zaoszczędzić, wyrzuca toksyczne odpady do oceanu, większość z nas uzna, że to nieetyczne. Ale kiedy Walmart otwiera sklep w małym miasteczku i zmusza lokalnych przedsiębiorców do zamknięcia firm, ocena moralna nie jest już taka prosta. Bo tak naprawdę co złego robi Walmart? Czemu miałby się przejmować upadającymi firmami rodzinnymi? Jeśli robotnik traci pracę przez maszynę, która go zastąpi, ludzie to akceptują, gdyż takie jest życie. Nie dostrzegają niegodziwości tego postępowania. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z porzucaniem toksycznych odpadów, praktykami monopolistycznymi czy ze zwolnieniami, motyw pozostaje ten sam – zysk. Działania mające zagwarantować firmie przetrwanie przybierają różne formy, ale zawsze dobro ludzi ustępuje zyskom. Dlatego deprawacja nie jest produktem ubocznym monetaryzmu. Stanowi jego fundament. I choć większość ludzi dostrzega to zjawisko, nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji mechanizmu będącego zarazem siłą napędową społeczeństwa. Z korespondencji służbowej wynika, że gdy koncern zyskał pewność, iż lek jest zakażony wirusem HIV, wycofał go z rynku amerykańskiego i skierował do sprzedaży we Francji, Azji i Ameryce Łacińskiej przy milczącej zgodzie rządu oraz Agencji do Spraw Żywności i Leków. W wyniku zakażenia HIV zmarło tysiące chorych na hemofilię. Koncern doskonale wiedział o zagrożeniu, lecz powodowany rządzą zysku sprzedawał lek. Korupcja moralna to część systemu. Walczymy z nią, ale nie ma co spodziewać się zbyt wiele. Polityka. Ludzie nie wiedzą, na kogo głosować. Rozumują w kategoriach demokratycznych, które nie sprawdzają się w gospodarce monetarnej. Jeżeli pieniądze są przepustką pozwalającą się ubiegać o stanowisko w rządzie, to co to za demokracja? Ten system faworyzuje wybraną grupę. Żyjemy w dyktaturze finansowych elit. Możemy mieć demokrację lub zezwolić na koncentrację bogactwa w rękach niewielkiej grupy. Jedno albo drugie. To interesujące, gdy niemal nieznani politycy stają do wyścigu o prezydenturę. Potem, zanim się zorientujecie, na scenie zostaje wąska grupa bogaczy, którzy prezentują te same poglądy społeczne. To nie przypadek. Ci ludzie znaleźli się tam, bo wcześniej uznano, że zyskają akceptację potęg finansowych, które pociągają za sznurki. Wiele osób rozumiejących łudę demokracji myśli,
Gdyby władzę sprawowali uczciwi i moralni politycy, świat byłby lepszy. Choć takie rozumowanie wydaje się rozsądne, to ze względu na złożoność świata jest niestety błędne. W kwestiach decydujących o tym, jak funkcjonuje nasz świat i społeczeństwo, politycy i polityka nie mają znaczenia. To nie politycy rozwiązują problemy. Nie mają takich możliwości. Zresztą, nawet gdyby chcieli postępować uczciwie, nie poradziliby sobie. To technicy budujący instalacje odsalania wody, elektrownie i silniki spalinowe ogrzewają lub chłodzą nasze domy. Politycy nie potrafią rozwiązywać problemów, bo nie są do tego przygotowani. Niewielu ludzi wie, co wpływa na poprawę jakości życia. Pieniądze? Na pewno nie. Pieniędzy nie da się zjeść ani napełnić nimi baku. Polityka? Politycy potrafią tylko tworzyć nowe prawa, budżety i wypowiadać wojny. Religia? Też nie. Oferuje jedynie ulotny spokój spragnionym go ludziom. Prawdziwy dar, jaki posiedli ludzie, a który ofiarował nam wszystko, co mamy, to technologia. Technologia. Czym jest technologia? To ołówek pozwalający spisać na papierze pomysły i je przedstawić. To samochód umożliwiający szybsze podróżowanie. Okulary ułatwiające widzenie tym, którzy tego potrzebują. Technologia to rozwinięcie ludzkich możliwości. Ułatwia życie i uwalnia od codziennych obowiązków lub problemów. Wyobraźcie sobie życie bez telefonu, kuchenki, komputera lub samolotu. Wszystko, co macie w domach, od dzwonka do drzwi, po stół lub zmywarkę do naczyń, jest owocem kreatywności i pomysłowości naukowców. Nie zawdzięczamy ich pieniądzom, polityce ani religii, a już na pewno nie politykom. Niektórzy piszą do swojego kongresmena, prosząc go o pomoc. Ale ludzie w Waszyngtonie powinni kierować rozwojem technologii, przewodzić badaniom nad istotą człowieczeństwa, zbrodnią, nad wszystkim, co determinuje ludzkie zachowanie. Nie ma co pisać do kongresmena. W czym jest lepszy od innych? Politycy potrafią tylko pytać, ile będzie kosztował ten projekt. Pytanie powinno dotyczyć nie tego, czy mamy dość środków, ale czy dysponujemy wystarczającymi zasobami, by zbudować domy dla wszystkich, postawić szpitale i szkoły na całym świecie i wyposażyć laboratoria w najnowocześniejszy sprzęt do badań. Mamy wszystko, co trzeba, ale w gospodarce monetarnej liczy się jedynie zysk. Co oprócz instynktu przetrwania napędza system monetarny? Podtrzymuje ducha konkurencyjności? Wydajność i zrównoważony rozwój? Nie, wcale nie to. Nic, co wytworzyło nastawione na zysk społeczeństwo, nie jest zrównoważone ani wydajne. Inaczej przemysł motoryzacyjny nie zarabiałby milionów dolarów rocznie na naprawach samochodów, a nowa elektronika nie byłaby przestarzała po 3 miesiącach. Czy to dostatek? Też nie. Dostatek wynikający z praw podaży i popytu okazuje się zjawiskiem negatywnym. Jeśli jakaś firma trafi na niezwykle bogate złoża diamentów, podaż kamieni wzrasta. Spada koszt ich wydobycia oraz cena. Wydajność, zrównoważenie i dostatek są wrogami zysków. Nakręcają je niedobory. Niedobory.
Czym jest niedobór towaru? To on sprawia, że cena produktu nie spada. Zmniejszenie wydobycia ropy powoduje wzrost jej ceny, podobnie jak zmniejszenie liczby diamentów. Dlatego często się je niszczy. To pozwala utrzymać wysoką cenę. Co oznacza dla społeczeństwa fakt, że niedobór, czy to naturalny, czy wywołany manipulacją, jest korzystny dla przemysłu? W systemie opartym na zysku nie może być mowy o zrównoważeniu i dostatku. Są one sprzeczne z jego naturą. Dlatego też świat bez wojen i biedy to mrzonka. Nie da się również nieustannie rozwijać technologii. A co najgorsze, nie możemy oczekiwać od ludzi, że zachowają się etycznie i przyzwoicie. Ludzka natura czy zachowanie? Kiedy ludzie nie potrafią wytłumaczyć jakiegoś zachowania, powołują się na instynkt. Brakuje im wiedzy, ale stwierdzają, człowiek już taki jest. Chciwość leży w jego naturze. Zupełnie jak gdyby zgłębiali tę kwestię przez lata. Chciwość wcale nie jest naturalna. Powinniśmy eliminować przyczyny problemu. Zjawiska, które rodzą chciwość, bigoterię, uprzedzenia, wykorzystywanie innych i elitaryzm. Położyć kres istnieniu więzień i opieki społecznej. Problemy te towarzyszą nam od zawsze, bo zawsze żyliśmy w świecie niedoborów i pieniądza powodującego niedostatek. Gdyby wyzbyć się tych czynników, zniknęłyby zachowania szkodliwe społecznie. Mówimy, przecież to wrodzone, a to nieprawda. Nie ma czegoś takiego jak ludzka natura. Jest tylko zachowanie, a ono zmienia się w ciągu wieków. Nie rodzimy się chciwi, skorumpowani, pełni nienawiści i bigoterii. Uczymy się tych cech od otoczenia. W systemie monetarnym wojny, bieda, korupcja, głód i cierpienie nigdy nie znikną. Wszelkie zmiany będą niewielkie. Trzeba by przedefiniować naszą kulturę, system wartości i powiązać je z możliwościami planety, a nie z opiniami ludzi lub poglądami polityków na to, jak powinien wyglądać świat, ani też z religijnymi nakazami dotyczącymi naszego postępowania. Do tego właśnie sprowadza się projekt Venus. Jego celem jest budowa społeczeństwa wolnego od uprzedzeń, więzień, policji, okrucieństw i praw. Prawa, podobnie jak zawody, znikną. Odejdą maklerzy, bankierzy, spece od reklamy. Przestaną być potrzebni. Gdy już zrozumiemy, że to technologia przynosi wolność i poprawia jakość życia, pojmiemy, iż powinniśmy się skupić na inteligentnym wykorzystywaniu zasobów Ziemi. Bo to dzięki nim mamy materiały pozwalające osiągać coraz większy dobrobyt. Kiedy to dostrzeżemy, uświadomimy sobie też, że pieniądze utrudniają wykorzystanie tych zasobów, bo przecież wszystko kosztuje. A dlaczego potrzebujemy pieniędzy do wydobycia zasobów? Z powodu ich prawdziwej lub zakładanej niedostateczności. Przeważnie nie płacimy za powietrze i wodę z kranu, bo mamy ich dużo. Sprzedawanie tych zasobów byłoby więc bezcelowe. Gdyby owych zasobów i technologii służących do produkcji wszystkiego, czego potrzebuje społeczeństwo, było dużo, ich sprzedaż także nie miałaby sensu. Jeśli by automatyzacja i robotyka były na tyle zaawansowane, że maszyny mogłyby zastąpić ludzi, praca zarobkowa straciłaby sens. Sprostanie tym wyzwaniom położyłoby kres zapotrzebowaniu na pieniądze.
Czy dysponujemy odpowiednią ilością zasobów i wiedzą technologiczną, by stworzyć społeczeństwo, któremu niczego nie zabraknie, a wszystko będzie dostępne za darmo, bez konieczności świadczenia pracy nakładczej? Tak. Mamy potrzebną wiedzę i technologię, by do tego doprowadzić. Stopę życiową moglibyśmy podnieść tak bardzo, że przyszłe pokolenia z niedowierzaniem słuchałyby, jak prymitywne i niedojrzałe było nasze społeczeństwo. Projekt Venus proponuje całkowicie odmienny system oparty na najnowszej wiedzy. Nigdy nie powierzyliśmy naukowcom misji zbudowania społeczeństwa, w którym znikną nudne i monotonne prace, wypadki komunikacyjne. Ludzie będą żyli na wysokiej stopie, jedzenie stanie się zdrowe, pojawią się nowe, ekologiczne źródła energii. To możliwe. Gospodarka oparta na zasobach. Największa różnica między gospodarką opartą na zasobach a systemem monetarnym jest taka, że ta pierwsza ma na sercu ludzi i ich dobro, podczas gdy druga jest tak rozproszona, iż potrzeby ludzi stają się nieistotne. Wytwarzane przez nią produkty służą jedynie wygenerowaniu jak największego zysku. Jeśli rozwiązanie jakiegoś problemu nie zapewnia dochodu, to się go nie rozwiązuje. Gospodarka oparta na zasobach to całkowicie nowatorska koncepcja. Dzięki dostępnym dziś technologiom może wszystkim zapewnić dostatek, poprawić jakość życia. Mądrze prowadzona ochroni środowisko naturalne. To zupełnie nowy system i trudno o nim mówić, bo ludzie nie znają prawdziwego poziomu rozwoju technologii. Energia. Dziś nie potrzebujemy już paliw kopalnych. Nie musimy zatruwać środowiska. Dysponujemy alternatywnymi źródłami energii. Forsowane przez establishment alternatywne rozwiązania, takie jak wodór, biomasa czy energia nuklearna, są mało wydajne, a ich stosowanie ma jedynie utrwalać obecną strukturę przemysłu. Jeśli zignorujemy slogany koncernów energetycznych i oferowane przez nie rozwiązania, służące ich interesom, okaże się, że nie brakuje nam ekologicznych i odnawialnych źródeł energii. Wciąż nie wykorzystujemy potencjału energii słonecznej ani wiatrowej. Słońce jest tak wydajne, że energia dostarczana przez nie w południe w ciągu godziny przekracza roczne zapotrzebowanie świata. Gdybyśmy umieli zmagazynować choć 0,01%, nigdy już nie potrzebowalibyśmy ropy, gazu ani węgla. Problemem nie jest dostępność energii, ale umiejętność jej okiełznania. Dysponujemy środkami, które mogą na to pozwolić, ale blokują nas działania koncernów energetycznych broniących pozycji rynkowej. Energię wiatrową błędnie uważa się za mało wydajną i z uwagi na jej uzależnienie od lokalizacji za niepraktyczną. W 2007 roku Departament Energii przyznał, że gdyby choć w trzech Stanach w pełni wykorzystano możliwości elektrowni wiatrowych, dostarczyłyby one energii dla całego kraju. Są też stosunkowo mało znane źródła energii falowej i pływowej. Powstaje ona dzięki ruchom wody w oceanach. Wirniki napędzane ruchem fal lub prądów morskich wytwarzają prąd. W Wielkiej Brytanii wyznaczono 42 miejsca, które mogłyby dostarczyć 34% całkowitego zapotrzebowania kraju na energię. Na całym świecie fale oceaniczne mogłyby rocznie generować 80 tysięcy terawatogodzin. Pokryłoby to połowę zapotrzebowania planety na prąd. Produkcja energii falowej, pływowej, słonecznej ani wiatrowej nie wymaga nakładów energetycznych w przeciwieństwie do produkcji ropy, węgla, gazu lub biomasy.
Tylko te cztery rodzaje energii dzięki odpowiedniej technologii mogłyby zasilić cały świat. Jest jednak jeszcze jeden typ energii odnawialnej, która deklasuje wszelką konkurencję. Energia geotermalna. Jej fundamentem jest wydobywanie ciepła poprzez ogrzewanie wody. Umożliwia to produkcję ogromnych ilości zielonej energii. W 2006 MIT podał, że źródła geotermalne zapewnią nam 13 tysięcy zetajuli energii. 2000 zetajuli można pozyskać już dziś dzięki ulepszeniu dostępnej technologii. Rocznie wszystkie kraje świata zużywają pół zetajula. A zatem tylko to jedno rozwiązanie mogłoby dostarczyć nam energii na 4000 lat. Ponieważ temperatura źródeł geotermalnych nigdy nie spada, mamy do czynienia z niewyczerpanym źródłem energii. To zaledwie kilka z wielu sposobów pozyskiwania odnawialnej i czystej energii. Z czasem odkryjemy następne. Najważniejsze, że mamy do dyspozycji ogromne zasoby, których eksploatacja nie wiąże się z zanieczyszczaniem środowiska ani z kosztami. Transport. A co z transportem? Dominują tu dziś samochody i samoloty napędzane pochodnymi paliw kopalnych. Od dawna umiemy produkować akumulatory pozwalające na jednym ładowaniu pokonać ponad 300 km. Jednakże z uwagi na patenty należące do firm z sektora paliwowego oraz polityczną presję wywieraną przez sektor energetyczny, dostępność tej technologii jest ograniczona, a ceny akumulatorów wysokie. Jedynym powodem, dla którego po świecie nie jeżdżą wyłącznie przyjazne środowisku samochody elektryczne, pozostaje żądza zysku wielkich firm. Co do samolotów, pora sobie uświadomić, że ten środek transportu jest niewydajny, niewygodny, powolny i nazbyt zanieczyszcza środowisko. To pociąg magnetyczny. Unosi się nad torem dzięki poduszce magnetycznej i wykorzystuje mniej niż 2% energii potrzebnej samolotowi. Nie ma kół, więc nic się nie zużywa. Stosowane w Japonii pociągi zbudowane w tej technologii rozwijają prędkość 578 km na godzinę. To jednak już dość przestarzała technologia. Powiązana z projektem Venus organizacja ET3 opracowała pociąg magnetyczny poruszający się w tunelu z prędkością 6400 km na godzinę. Tunel może biec pod wodą lub po powierzchni Ziemi. Wyobraźcie sobie wypad na lunch z Nowego Jorku do Los Angeles albo z Waszyngtonu do Pekinu w zaledwie 2 godziny. To przyszłość kontynentalnych i międzykontynentalnych podróży. Szybka, ekologiczna i zużywająca zaledwie ułamek energii wykorzystywanej dzisiaj. Dzięki pociągom magnetycznym, nowoczesnym akumulatorom i energii geotermalnej już nigdy nie będziemy potrzebowali paliw kopalnych. Mogłoby tak się stać nawet dzisiaj, gdyby nie hamująca postęp pogoń za zyskiem. Praca. Ameryka zmierza ku faszyzmowi. Wyznawana przez nasz kraj filozofia i religia dominacji prezentuje faszystowski punkt widzenia. Amerykański przemysł jest szczególnym tego przykładem. Podbijając kartę pracowniczą, wchodzimy do świata dyktatury. Uczy się nas szacunku dla pracy, a w rzeczywistości jest ona płatnym niewolnictwem. Wzrastamy w przekonaniu, że ciężką i uczciwą pracą zarobimy na życie. To właśnie powstrzymuje ludzi. Dlatego nie próbują skończyć z charówką i ogłupiającymi zajęciami oraz pozwalają się okradać pracodawcom. W społeczeństwie wykorzystującym gospodarkę opartą na zasobach, maszyny przyniosą ludziom wolność. Nie znamy takiego świata, więc nie potrafimy go sobie wyobrazić. Automatyzacja. Zastępowanie człowieka przez maszyny nie jest niczym nowym.
Od wyparcia zawodu windziarza po niemal całkowitą automatyzację produkcji samochodów. Wraz z rozwojem technologii zmniejsza się zapotrzebowanie na pracę. Rodzi to napięcia społeczne i dowodzi zakłamania systemu gospodarki monetarnej. Zatrudnienie stoi w sprzeczności z rozwojem technologicznym. Goniący za zyskiem przemysł będzie zwalniał coraz więcej pracowników i zastępował ich maszynami. Gdy przemysł zaczyna stosować maszyny zamiast skrócić dzień pracy, następują redukcje zatrudnienia. Ludzie tracą zajęcie. Mają więc prawo obawiać się automatyzacji. W zaawansowanym technologicznie świecie gospodarki opartej na zasobach maszyny mogłyby zastąpić co najmniej 90% zawodów. Ludzie nie musieliby pracować. Temu właśnie ma służyć postęp technologiczny. Z czasem, dzięki rozwojowi nanotechnologii i innych nauk, roboty będą odpowiadały nawet za skomplikowane procedury medyczne. I osiągną o wiele lepsze wyniki niż dziś ludzie. Droga wydaje się jasna, ale system monetarny, w którym zysk zależy od pracy, jest hamulcem postępu. Ludzie muszą pracować, by przeżyć. Jeśli nie zburzymy tego systemu, nigdy nie będziemy wolni, a technologia się nie rozwinie. Skoro mamy roboty czyszczące kanały ściekowe, człowiek sam już nie musi się tym zajmować. Maszyny służą podniesieniu wydajności. W systemie gospodarki opartej na zasobach wiele współczesnych zawodów nie będzie miało racji bytu. Na przykład wszystko to, co wiąże się z zarządzaniem pieniędzmi, reklamą i systemem prawnym. Wraz z pieniądzem zniknie większość znanych nam przestępstw. Niemal wszystkie zbrodnie są konsekwencją gospodarki monetarnej. Wynikają z niej bezpośrednio lub jako skutek deprawacji spowodowanej przez pieniądz. Prawo również nie będzie więc potrzebne. Zamiast stawiać znak jedź ostrożnie, śliska nawierzchnia, zmienimy nawierzchnię na bezpieczniejszą. Można opracować specjalny mechanizm zatrzymujący samochód, jeśli za jego kierownicą usiądzie pijany kierowca. Potrzebne jest nie prawo, ale rozwiązanie. Montowane w samochodach sonary i radary zapobiegną zderzeniom. Nasze prawa stanowią jedynie próbę radzenia sobie z problemami. Tworzymy je, kiedy nie umiemy rozwiązać owych problemów. Stany Zjednoczone to najbardziej sprywatyzowany i kapitalistyczny kraj na Ziemi. W amerykańskich więzieniach przebywa też najwięcej osadzonych, a ich liczba co roku rośnie. Większość nie ma wykształcenia i pochodzi z biednych, zdeprawowanych środowisk. Wbrew propagandzie, to właśnie wpływ otoczenia popycha ich ku przestępczości. Ale społeczeństwo nie chce tego dostrzec. Systemy prawne i penitencjarne stanowią kolejny przykład na to, że społeczeństwo nie chce dostrzec źródła problemu. Wydajemy miliardy na więziennictwo i policję, ale zaledwie ułamek tej kwoty na walkę z biedą, która jest najważniejszą i najczęstszą przyczyną przestępczości. Póki system ekonomiczny będzie promował niedostatek i pogłębiał biedę, przestępczość nie zniknie. Zachęta. Jeśli ludzie mogą zaspokoić podstawowe potrzeby bez popadania w długi lub bez transakcji kupna-sprzedaży, ich zachowanie się zmienia. Nasi krytycy twierdzą, że chcemy rozdawać wszystko za darmo, a przecież to cena motywuje ludzi. Jeśli człowiek dostanie wszystko, czego zapragnie, będzie leżał do góry brzuchem. To mit. Nasza kultura wierzy w motywacyjną siłę pieniądza. Bo jeśli człowiek zyska darmowy dostęp do dóbr, czemu miałby pracować? Straci motywację.
Wpaja się nam takie rozumowanie, by umacniać gospodarkę monetarną. Po zniesieniu pieniądza, co innego będzie nas motywować? Gdy zaspokoją już podstawowe potrzeby, priorytety się zmienią. Kosmos czeka na podbój. Co innego zacznie motywować ludzi? Jeśli namalujesz obraz, większą radość sprawi ci podarowanie go komuś niż sprzedaż. System edukacji. Współczesny system oświaty kształci na potrzeby rynku pracy. Jest wyspecjalizowany. Ludziom brakuje wiedzy ogólnej. Gdyby ją posiadali, nie byliby tacy skorzy do wojen. Kształcenie ma dziś charakter pamięciowy, nie uczy rozwiązywania problemów. Nie dostarcza narzędzi, nie rozwija umiejętności krytycznego myślenia. W gospodarce opartej na zasobach edukacja wyglądałaby inaczej. Największym wyzwaniem dla społeczeństwa jest rozwój intelektualny populacji i sprawienie, by w pełni wykorzystała swój potencjał. Wyznajemy filozofię głoszącą: im mądrzejsi ludzie, tym bogatszy świat, bo budujemy go wszyscy. Im mądrzejsze są wasze dzieci, tym lepsze będzie moje życie, bo to one wniosą największy wkład w kształt społeczeństwa. Wszystko, co wyprodukowałaby gospodarka oparta na zasobach, wracałoby do społeczeństwa. Cywilizacja. Patriotyzm, broń, armie, flota wojenna. Wszystko to świadczy, że nie jesteśmy w pełni cywilizowani. Kiedyś dzieci zapytają rodziców, czy nie dostrzegali sensu stosowania maszyn. Nie rozumieli, że wojen nie da się uniknąć, skoro czegoś ciągle brakuje? Wasze dzieci będą wiedziały, że zostaliście wychowani, by służyć wielkim instytucjom. Nasze społeczeństwo jest tak zdeprawowane, że zniknie w mrokach dziejów. Historycy piszą tylko, że silne państwa zajęły siłą tereny słabszych. Kiedyś historia będzie jedynie zapisem dziejów świata przed nastaniem cywilizacji, czyli początkiem współpracy wszystkich narodów, wspólnych działań na rzecz całej ludzkości, bez podporządkowywania jednych ludzi drugim. Bez rozwarstwienia społecznego, czy to pod względem rozwoju technologicznego, czy jakimkolwiek innym, pojęcie państwa straci rację bytu. Gospodarka oparta na zasobach nie jest idealna, ale na pewno lepsza od obecnego systemu. Ideału nigdy jednak nie uda się osiągnąć. Część czwarta. Moim krajem jest świat, a moją religią czynienie dobra. Wartości wyznawane przez nasze społeczeństwo, manifestujące się w postaci wojen, występków, niesprawiedliwego prawodawstwa, rozwarstwienia społecznego, zabobonów, niszczenia środowiska i despotycznej nastawionej na zysk klasy rządzącej, są skutkiem ignorowania dwóch najbardziej elementarnych cech rzeczywistości. Takich jak zmienność i symbiotyczność. Zmienność polega na tym, że każdy aspekt rzeczywistości, wiedza, społeczeństwo, rozwój technologiczny, filozofia, będzie nieustannie się zmieniał, o ile nie zostanie sztucznie zahamowany. Zdobycze, które dziś uznajemy za zwyczajne i powszechne, jak komunikacja czy transport, były nie do pomyślenia w starożytności. Przyszłość przyniesie nam technologie, odkrycia i koncepcje społeczne, których obecnie nie potrafilibyśmy zgłębić. Alchemię zastąpiła chemia, teorię geocentryczną heliocentryczna, wiarę, że choroby są wywoływane przez złe duchy, medycyna. Postęp nigdy się nie kończy, a rozwijająca się świadomość popycha nas ku nowym odkryciom. Thank you.
Niezmienna wiedza empiryczna nie istnieje. Jest jedynie przejawem kwestii, które musimy jeszcze zgłębić. Powinniśmy pozostać otwarci na wiedzę, nawet jeśli zagraża naszym przekonaniom i tożsamości. Niestety społeczeństwo tego nie rozumie. Instytucje hamują jego rozwój, utrwalając archaiczne struktury. Pomaga im strach ludzi przed zmianami, wychowanie w przeświadczeniu, że tożsamość jest niezmienna. Wszelkie dyskusje na ten temat spotykają się z agresją i niechęcią. Popełnianie błędów utożsamiamy z porażką. Tymczasem odkryciem błędu należy się cieszyć. Oznacza osiągnięcie wyższego poziomu świadomości. Nie ma mądrych ludzi. To tylko kwestia czasu, gdy ich idee zostaną poprawione lub obalone. Tendencja do kurczowego trzymania się dotychczasowej wiedzy i niechęć do jej poszerzenia to formy intelektualnego materializmu. Gospodarka monetarna jedynie go utrwala, nie tylko poprzez swoją strukturę, ale także poprzez uczenie nas bezkrytycznej obrony owych struktur. Stajemy się strażnikami status quo. Jesteśmy jak owce, które nie potrzebują psa pasterskiego. Sami się pilnujemy, a jeśli ktoś się wyłamie, wyrzucamy go z grupy. Opieranie się zmianom i utrwalanie istniejących instytucji w imię tożsamości, komfortu, władzy i zysków są sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju. Pogłębiają brak równowagi, rozdrobnienie i destrukcję. Pora na zmiany. Mamy już za sobą społeczeństwo zbieracko-myśliwskie, rolnicze i przemysłowe. Pora na nowy ustrój społeczny, odzwierciedlający współczesną rzeczywistość. Gospodarka monetarna narodziła się w czasach, gdy niedobory były zjawiskiem powszechnym. Dziś, w dobie technologii, ten problem zniknął. Powinny też przeminąć charakterystyczne dla niego postawy i zachowania. Również największe religie świata straciły łączność ze społeczeństwem. Islam, chrześcijaństwo, judaizm, hinduizm stanowią dziś bariery hamujące osobisty i społeczny rozwój. Każda z tych religii głosi wąski światopogląd. A takie rozumowanie nie sprawdza się w dzisiejszym zmiennym świecie. Mimo to religie skutecznie ukrywają ten fakt, zagłuszając głos rozsądku nakazami wiary. Zdobycze nauki są zaś odrzucane na rzecz tradycyjnych, nieaktualnych przekonań. Koncepcja Boga służyła niegdyś wyjaśnieniu mechanizmów rządzących światem. Ludzie wiedzieli za mało, by pojąć, jak powstał świat i jak funkcjonuje przyroda. Wymyślali więc własne wytłumaczenia, a wraz z nimi Boga ukształtowanego na swoje podobieństwo. Wpadał on w złość, gdy źle postępowali. Karał, zsyłając powodzie i trzęsienia ziemi, co nazywano wolą Bożą. Analiza mało znanej historii religii ujawnia, że nawet najważniejsze kanony wiary zmieniały się z czasem pod wpływem zewnętrznych wpływów. Na przykład kardynalnym dogmatem chrześcijaństwa jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. O jego znaczeniu świadczy ten biblijny cytat. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. Trudno jednak traktować ów zapis dosłownie, bo żadne źródło historyczne nie opisuje tamtego wydarzenia, a fakt, że na długo przed Chrystusem wielu też powstało z martwych, tym bardziej każe włożyć tę opowieść między bajki. Wcześni chrześcijanie, tacy jak Tertulian, zadali sobie wiele trudu, by ukryć te analogie. Twierdzili nawet, że są one dziełem szatana.
Już w II wieku pisali: szatan, dążący do zabicia prawdy, naśladuje wszystko, co wiąże się ze świętymi sakramentami. Chrzci wyznawców i obiecuje im odpuszczenie grzechów. Składa ofiarę z chleba i wykorzystuje symbol zmartwychwstania. Dostrzeżmy dzieło szatana, który naśladuje boskie elementy. Najsmutniejsze jest jednak to, że gdy przestaniemy dosłownie traktować opowieści chrześcijaństwa, judaizmu czy islamu i zrozumiemy, że to jedynie alegorie, dostrzeżemy, iż wszystkie religie łączy jedna wspólna cecha. Wewnętrzny nakaz ekspansji i podporządkowania sobie świata. Religia wywołała więcej podziałów i konfliktów niż jakakolwiek inna ideologia. Samo tylko chrześcijaństwo obejmuje 34 tysiące różnych grup. Biblia podlega nieustannym interpretacjom. Jedni mówią, Jezus miał na myśli to, a Hiob tamto. Inni odpowiadają, nieprawda, chodziło mu o coś innego. Mamy luteranów, adwentystów Dnia Siódmego, katolików. Podzielony Kościół przestaje być Kościołem. Podział ów, charakterystyczny dla religii teistycznych, rodzi kolejny problem. Błędne przeświadczenie o naszej niezależności, wynikające z odrzucenia symbiotycznego charakteru życia. Wszystkie naturalne systemy są zmienne, podobnie jak koncepcje rzeczywistości, i mogą ewoluować lub zniknąć. Ponadto stanowią zaledwie fragmenty wielkiej układanki podzielonej na części w celu łatwiejszego jej zrozumienia. W naturze niezależność nie istnieje. Natura to spójny system zmiennych połączonych związkiem przyczynowo-skutkowym. Istnieją one wyłącznie jako całość. Nie widzimy więzi łączącej nas ze środowiskiem. Myślimy więc, że jesteśmy niezależni. Ale bez tlenu umieramy tak jak rośliny bez słońca. A zatem jesteśmy zależni. Musimy nauczyć się patrzeć całościowo. Nie chodzi tu tylko o nasze odczucia. Nie przeżyjemy bez roślin i zwierząt, bez środowiska naturalnego. Kiedy to sobie uświadomimy? Od tego zależy nasz sukces. Od stosunku do wszystkiego, co nas dotyczy. Mój wnuk nie ma co marzyć o zrównoważonym, spokojnym i sprawiedliwym świecie, jeśli jego rówieśnicy z Etiopii, Indonezji, Boliwii, Palestyny lub Izraela nie będą marzyli o tym samym. Musimy dbać o całe społeczeństwo, inaczej nigdy się to nie uda. Świat to dziś społeczeństwo globalne. Musimy więc troszczyć się o siebie nawzajem. Społeczność tę tworzą nie tylko ludzie, ale również rośliny i zwierzęta. Pora to zrozumieć, nauczyć się tym cieszyć. Tego najbardziej nam brakuje. Niektórzy nazywają to uduchowieniem, ale ta radość wynika z poczucia łączności ze światem. To z niej bierze się dobre samopoczucie. To ta cząstka nas, która skrywa się gdzieś głęboko, ale gdy już dojdzie do głosu, czujemy się wspaniale. Nie zyskamy jej dzięki pieniądzom, lecz dzięki łączności ze światem. To dopiero zagrożenie dla kraju. Budujemy broń jądrową. A co się stanie z przemysłem zbrojeniowym, kiedy pojmiemy, że jesteśmy jednym organizmem? Gospodarkę trafi szlak, ona zresztą i tak jest lipą. Niezły numer. To dlatego władze sprzeciwiają się idei bezwarunkowej miłości. Wierzę, że naga prawda i bezwarunkowa miłość zatriumfują.
Kiedy zrozumiemy, że spójność naszej egzystencji zależy od spójności otaczającego nas świata, pojmiemy sens bezwarunkowej miłości. Miłość zmienia i poszerza perspektywę. Dostrzeżenie siebie we wszystkim i wszystkiego w sobie sprawi, że staniemy się jednością. Jeśli pochodzimy od jednej gwiazdy, to jesteśmy jednym i tym samym. Nawet automat z kolą i niedopałek papierosa powstały z tej samej materii, przetwarzanej tysiące razy. Dlatego tak naprawdę istnieje tylko ja. Czego więc się bać? Co sprawia, że musimy szukać spokoju? Nic. Nie ma się czego bać, bo stanowimy jedno. Sęk w tym, że zostajemy rozdzieleni, gdy się rodzimy. Otrzymujemy imiona i nabieramy cech indywidualnych. Zatracamy spójność, co wykorzystuje religię. Ludzie jednak pragną być częścią wielkiej całości. Dlatego wymyślono Boga, religię i jej nakazy, choć możemy sobie poradzić bez religii. Przybysz z obcej planety uznałby różnice dzielące ludzkie społeczeństwa za trywialne wobec podobieństw. Nasze życie, przeszłość i przyszłość są związane z kosmosem. Odkryliśmy atom będący istotą istnienia i zgłębiliśmy siły nim rządzące. Jesteśmy oczami, uszami, myślami i uczuciami kosmosu. Szukamy własnych początków. Kontemplujemy gwiazdy, skupiska miliardów atomów. Zgłębiamy koleje ewolucji. Śledzimy drogę, jaką przebyło życie, nim dotarło na Ziemię. Jesteśmy lojalni wobec naszego gatunku i planety. Mamy obowiązek przetrwać i się rozwijać nie tylko wobec nas samych, ale także wobec kosmosu, z którego się wywodzimy. Jesteśmy jednym gatunkiem, gwiezdnym pyłem, lśniącym światłem gwiazd. Pora odbudować jedność zniszczoną przez archaiczne systemy społeczne. Zbudować społeczeństwo globalne, w którym każdy jest prawdziwie wolny i otoczony opieką. Wasze przekonania, jakiekolwiek by były, są bez znaczenia wobec elementarnych potrzeb życiowych. Człowiek rodzi się nagi, potrzebuje ciepła, jedzenia, wody i schronienia. Reszta to tylko dodatki. Dlatego tak ważne jest mądre gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi. Nie da się go osiągnąć w gospodarce monetarnej, bo pogoń za zyskiem jest tu pogonią za własnym interesem, co prowadzi do nieuchronnego zachwiania równowagi. Politycy są niepotrzebni. Nasze problemy mają charakter technologiczny, nie polityczny. Ideologie takie jak religia, które dziś szkodzą spójności społeczeństwa, powinny uwzględniać wyznawane przez to społeczeństwo idee, jego dążenia i potrzeby. Z czasem religia przestanie być materialistyczną doktryną opartą na przesądach i przemieni się w pożyteczny nurt filozoficzny. Nasze społeczeństwo jest zacofane. Politycy nieustannie mówią o obronie i bezpieczeństwie zamiast o tworzeniu jedności i rozwoju. Stany Zjednoczone wydają rocznie $500 milionów na obronność. Za te pieniądze można by opłacić wszystkim amerykańskim maturzystom 4 lata studiów. Projekt Manhattan z lat 40. zakończył się skonstruowaniem pierwszej broni masowego rażenia. Zatrudniono przy nim 130 tysięcy osób i kosztował fortunę. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałaby dziś Ziemia, gdyby ci naukowcy zamiast tworzyć broń, skupili wysiłki na zapewnieniu światu zrównoważonego rozwoju i dostatku. Wszystko byłoby dziś inne. Zamiast bronią masowego rażenia, zajmijmy się czymś o wiele bardziej potężnym. Bronią masowego tworzenia. Nasza boskość przejawia się w zdolności twórczej. Jeśli zrozumiemy, że nasze relacje z naturą mają charakter symbiotyczny, a rzeczywistość jest zmienna, zdołamy osiągnąć wszystko. Oczywiście napotkamy przeszkody, takie jak niechętne zmianom struktury władzy. Ich ostoją jest gospodarka monetarna. System rezerw częściowych zniewala ludzi, wpędzając ich w zadłużenie, a uwolnienie społeczeństwa jest niemożliwe.
Ustrój wolnorynkowy wykorzystuje wolny handel do manipulacji państwami i podporządkowania ich garstce biznesowych i politycznych potęg. System opiera się na konkurencyjności, która wyklucza wszelką współpracę na dużą skalę w imię wspólnego interesu. Stąd fiasko wysiłków w celu osiągnięcia globalnego zrównoważenia. Struktury finansowe i korporacyjne są przestarzałe i należy je obalić. Oczywiście elity biznesowe i finansowe nie zgodzą się na budowę świata, w którym stracą władzę i wpływy. Trzeba więc działać pokojowo i konsekwentnie. To proste. Musimy zmienić swoje zachowanie i nagiąć struktury władzy do naszej woli. Przestańmy popierać system. Zmienimy establishment tylko jeśli wytkniemy mu wady i odmówimy dalszej współpracy. Elity nie zrezygnują z gospodarki monetarnej, bo się tego domagamy. System musi runąć, a ludzie stracić zaufanie do przywódców wybieranych w jego ramach. To punkt zwrotny. Wtedy projekt Wenus może stać się alternatywą. Jeśli się nie uda, czarno widzę przyszłość. Nasz kraj znalazł się na skraju bankructwa. Możliwe, że władze skłonią się ku wojskowej dyktaturze, by uniknąć rozruchów i społecznej zapaści. Jeśli nasze państwo się rozpadnie, podobny los czeka też inne kraje. Światowy system finansowy jest na krawędzi załamania, wywołanego jego własnymi niedostatkami. Audyt z 2003 roku wykazał, że za mniej niż 10 lat Stany Zjednoczone nie będą mogły spłacić odsetek od długu publicznego. Teoretycznie oznacza to bankructwo całej amerykańskiej gospodarki. Konsekwencje dla świata byłyby katastrofalne. Oparty na systemie rezerw częściowych system gospodarki monetarnej powoli osiąga granice ekspansji, a obecne upadłości banków to zaledwie początek. To z tego powodu inflacja rośnie, zadłużenie bije kolejne rekordy, a rząd i Fed produkują pieniądze, ratując niewydolny system. Zwiększanie podaży pieniądza to jedyny sposób. Z kolei jego kreacja wiąże się z nakręcaniem zadłużenia i inflacji. Reszta jest kwestią czasu. Wkrótce zabraknie chętnych do zaciągania nowych kredytów, a liczba niespłacanych pożyczek wzrośnie. Wtedy wzrost ilości pieniądza się zatrzyma i zacznie go ubywać w zastraszającym tempie. Stuletnia piramida runie. To już się zaczęło. Musimy obnażyć słabość systemu, wykorzystując ją przeciw niemu. Oto, co możemy zrobić. Ujawnić oszustwo bankowe. Citibank, JP Morgan Chase i Bank of America rozdają karty w Funduszu Rezerwy Federalnej. Zbojkotujmy te banki. Jeśli macie w nich konta, przenieście rachunki gdzie indziej. Jeśli zaciągnęliście tam kredyt, wystąpcie o jego refinansowanie. Jeśli macie ich akcje, sprzedajcie je. Jeśli tam pracujecie, odejdźcie. Pokażecie tym niechęć do tych, którzy rządzą bankowym kartelem nazywanym Rezerwą Federalną. Mówcie głośno o nieuczciwości systemu bankowego. Po drugie, przestańcie oglądać wiadomości telewizyjne. Korzystajcie z niezależnych serwisów internetowych. CNN, NBC, ABC, Fox i reszta prezentują tylko te informacje, dzięki którym mogą utrzymać status quo. Jeśli korporacje sprawują kontrolę nad największymi mediami, nie ma co mówić o obiektywizmie informacji. Na tym polega siła internetu. Swobodna wymiana informacji pozbawia establishment władzy. Musimy chronić internet za wszelką cenę. To nasz jedyny ratunek. Po trzecie, nigdy wy, wasi bliscy ani znajomi, nie wstępujcie do wojska. Ten przestarzały twór służy jedynie utrzymywaniu archaicznego porządku świata. Amerykańscy żołnierze w Iraku służą amerykańskim korporacjom, nie narodowi. Propaganda wbija nam do głów, że wojny są czymś naturalnym, a służba w armii to zaszczyt.
Skoro tak, to czemu codziennie popełnia samobójstwo 18 amerykańskich weteranów cierpiących na zespół stresu pourazowego? Dlaczego 1/4 bezdomnych w naszym kraju to weterani? Po czwarte, przestańcie wspierać koncerny energetyczne. Jeśli mieszkacie w domku wolnostojącym, odłączcie się od sieci. Korzystajcie z ekologicznych źródeł energii. Już dziś dysponujemy domowymi elektrowniami słonecznymi czy wiatrowymi, a zważywszy na ciągły wzrost cen prądu, z czasem okażą się one bardzo opłacalne. Jeśli potrzebujecie samochodu, kupcie jak najmniejsze auto z napędem hybrydowym. Korzystajcie z silnika elektrycznego lub paliw alternatywnych. Po piąte, odrzućcie system polityczny. Iluzja demokracji obraża naszą inteligencję. W gospodarce monetarnej prawdziwa demokracja nie istnieje. Mamy dwie partie polityczne manipulowane na zlecenie korporacji przez grupy lobbystów. Politycy strzegą interesów firm, a media skrupulatnie to ukrywają. W skorumpowanym systemie zmiana ekipy co kilka lat niewiele daje. Zamiast udawać, że polityka ma jakiekolwiek znaczenie, skupmy wysiłki na przeobrażaniu systemu. Po szóste, przyłączcie się do naszego ruchu. Wejdźcie na naszą stronę internetową i pomóżcie stworzyć największy ruch społeczny w historii. Musimy zmobilizować świat, obnażyć zakłamanie obecnego systemu i przedstawić alternatywę opartą na zasobach naturalnych Ziemi, będących wspólnym dziedzictwem wszystkich ludzi. Ujawnić poziom zaawansowania technologii. Pokazać, że będziemy wolni, jeżeli zaczniemy ze sobą współpracować zamiast walczyć. Wybór należy do was. Możecie pozostać niewolnikami systemu finansowego, przyglądać się kolejnym wojnom, kryzysom gospodarczym i niesprawiedliwości, wiodąc puste życie w materialistycznym świecie. Albo możecie skupić wysiłki na dokonaniu prawdziwej, trwałej zmiany, która odmieni oblicze świata i uwolni ludzi. Najpierw jednak zacznijcie od siebie. Prawdziwa rewolucja musi dokonać się w was, bo prawdziwa rewolucja to rewolucja świadomości. Musimy wyzbyć się materialistycznego, wywołującego podziały sposobu myślenia, jaki wbijano nam do głów, i wsłuchać się w sygnały płynące z naszego jestestwa. Decyzja należy do was. Nasze dyskusje i rozważania mają jeden cel. Próbujemy ustalić, czy da się radykalnie zmienić ludzki umysł. Nie akceptować rzeczy takimi, jakimi są, ale je zrozumieć i poznać. Zaangażować się w zgłębienie otaczającego nas świata. Zacząć żyć inaczej. To zależy tylko i wyłącznie od was. Tu nie ma nauczyciela, ucznia, przewodnika, guru, mistrza ani zbawcy. To wy jesteście nauczycielem, uczniem, mistrzem, guru i przewodnikiem. Pojąć to znaczy zmienić wszystko.
opracowanie na zlecenie telewizji Planet Plus M Studio. Tekst Witold Buchwald. Czytał Paweł Straszewski.